Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już drugi odcinek trzeciego epizodu z Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona Odkupienie. I ostatnio niestety przeżyliśmy tragiczną śmierć Canon Dogon. Sobie trochę po parku Rzymy. Chociaż wolałbym bardziej... Chwileczkę, wezmę sobie lot orła. O kurde, ale żebym teraz to zawalił. Dobra, już im nawiałem. Świetnie. Teraz chcę tą skrzynkę wziąć, o to mi chodzi. No to bierzemy ją. O, dobrze. Dobra, wyczuwam skrzynię, ale też i wrogów. Dobra, tutaj mam to. Jak? Jak mnie wykryli? The fuck? Serio? Naprawdę? Mówicie chyba poważnie. Nie, dobra, no chyba se jaja robicie, naprawdę, no. Dajcie spokój. Dobra, teraz powinienem wziąć tę skrzynię. O, proszę, a nie, kurde, tem wykryło mnie. Dobra. Otwieramy, otwieramy, otwieraj tą skrzynię, dobrze, dobrze. Strzałki z liną. Strzały. Dobra, a to już możemy iść na misję, skoro tylko ta skrzynia była w pobliżu. Dobra, sobie już dolecimy i robimy w końcu fabułę. O cholera, ja pieprzę, jak to wygląda. Podróż do świata nieba, znowu, świetnie, czyli po raz ostatni. O kurde. He wanted to atone for what he'd done. He saved my life and very nearly killed Washington. It will take more than a tomahawk. Ta. O, i kolejna podróż. O tak. We do have this. Useless. Don't be foolish. That trinket only opens doors. Dobra, pito. The animal spirits know things we do not know. If I journey to them, they may teach me. Ta. Gul, 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 gul. Na zdrowie. O kurde. Are you all right? Keep watch. Jak to wygląda śmiesznie. Dobra, nie, da. I znowu Animus wariuje. Dobra, ale widać, że już doświadczamy ostatniej i chyba najpotężniejszej mocy. Dobra, co się dzieje? Bo miałem powód! I ty o tym dobrze wiesz. Przykro mi. Nie, nie jestem zagubiony. Właśnie, wręcz przeciwnie. No i dobrze! Masz problem, babo? No to mi nie wybaczaj, frajerko. Moje życie, moja moc. Co się dzieje? What the f... O kurde, aż mi FPS-y spadły. Serio? O kurde. Jakie to jest gigantyczne. To się nawet mi na ekranie nie mieści. Kurde, czekaj. Czekaj, co ja mam robić? Aha, potem się wspinać, dobra. O Boże, jakie to jest dziwne, takie cybernetyczne. O kurde. Dobra, usuwamy mu włócznie. A nie no, epickie, epickie. O kurde, mega dziwne. A teraz trzeba sobie tu... A, mam nie dotykać ziemi. Dobra. No
to damy radę, raczej. Jakie to jest głośne. Cholerę. Ale nieważne. Dobra. Leć, leć już tam. Fajna muza leci. Taka trochę taka, jakby z przyszłości była ta muzyka. Powiem wam szczerze. Dobra, jesteśmy. Wyjmujemy kolejną włócznię. Wyjmuj, wyjmuj. Epicko! Ale ten niedźwiedź hałasuje. Dobra. Tutaj masz lecieć. Dobra. Pięknie. Nie no, zajebiście. Takiej misji jeszcze nie widziałem. Czekaj, no co ja mam robić? Bo ja już nie wiem totalnie. A, dobrze zrobiłem, no. Dobra, wyjmuj mu to. Dobrze. I uwolniliśmy właśnie niedźwiedzia. Bardzo dobrze. Ciekawe co teraz się stanie. O kurde, jakie to jest niezłe. Connor, znaczy Radon Hagedon, przepraszam. O, niedźwiadek! Chodź tu, przytul się do mnie. No chodź tu, spokojnie. Jak to śmiesznie wyglądało. Ale mamy teraz powera. Hardkorowego powera. O, Waszyngton. A spieprzaj, kozaku. No to chodź, chodź. No to się zdziwisz, o proszę. Tak, tak. No, no to come on, bitches. Zapraszam. Zapraszam. Ciul. Rzeczywiście armia, kurde. Aż się boję. Da, gówno mi zrobisz. Da. Kiepsko. Da. Rzeczywiście mi coś zrobicie. Dobra, darujcie już sobie. Nie dacie mi rady za Chiny. No słabiutko, słabiutko. Sorki za to, że muzyka tak głośno chodzi, ale no nic nie poradzę na to. Ale fajnie się tu bawię. O tak. Kiepsko. Dobra. Rzeczywiście mi coś zrobicie. Ta, już uciekają. Słabo. Dobra. Dobra. Widzę, że mnie chcecie pokonać. Ciul! O tak, twoja marna imitacja padła. Podróż do świata nie eba. O la la la, no masz. I mamy kolejną moc. Niedźwiedzią moc, muahaha. I już jesteśmy naprawdę wykokrzeni. Normalnie ta moc jest OP. O proszę, tam coś jest. A w ogóle jaki mamy tatuaż? Bo nie wiem. Powinno być coś nowego. O, dzień dobry. To mnie... Daj mi spokój z tą wodą. Co się stało z twoimi oczami? Aha, to mamy teraz inne oczy? Czy mi się tylko wydaje? We must separate to search out Jefferson and the rebellion. Very well. O kurde, dziwnie to wyglądało. Dobra, dolecimy sobie do celu misji i zakończymy odcinek. Tak, tak będzie najrozsądniej. O, przy okazji jeszcze skrzynki przeszukamy. No, to będzie co robić jeszcze, zanim zakończymy odcinek.
O, to jeszcze pomożemy cywilowi. Tylko gdzie ten cywil? Dobra. Teraz trzeba będzie tą skrzynię. A wiecie co? A macie, kurde. Nażryjcie się tej mocy, już mam dosyć. Fue, rzeczywiście we mnie. Dobra. Zresztą będę musiał sobie tak poradzić. No, come on. O tak. Mam już dosyć ukrywania się. Jak już mam niedźwiedzią moc, to ja kurde mogę każdego skopać. O tak, dobra. Teraz sobie otworzymy skrzynię. Ciekawe, czy coś tam będzie ciekawego. Na pewno, trzeba tylko to otworzyć. O, proszę, szybko. Aha, czyli nic. O, naboje. Dobra. Teraz to już mamy wszystkie moce, więc jesteśmy OP. Totalnie OP. A tylko spróbujcie tu podejść. O kurde, ale cywili też zabiją. O, o, o! Tam jeszcze możemy uratować tego cywila z rąk tych. O tak, wypchajcie się. O Jezu, czemu rzuciłeś tym toporem? Dobra. I tak was zniszczę. Dobra. Pokonałem was, najważniejsze. Czekaj, muszę ten topór wziąć. Topór, topór. Bo jest mój. Dobra. Aha. Coś się zbugowało najwyraźniej, ale dobra, nieważne. Biorę tą skrzyneczkę i idziemy dalej. Coś zbugowałem najwyraźniej. O, kolejna skrzynia, którą sobie będę mógł wziąć. O kurde. Wow. O kurde, jakie to było mocne. OP. Nie, ta moc naprawdę. Pięknie, pięknie. Dobra, walcie się. O tak. I tak wszystkich ubijam. Dobra. Przeszukujemy kolejną skrzyneczkę. Aj. Aj, Connor. Co ty robisz? Aha. Ja nic nie robię, to samo robi. Kurde, ale się zgliczowało. Ej, tej skrzyni nie mogę otworzyć. Zgliczowała się. Zbugowała się totalnie. Czekaj, anuluj, anuluj. O, ktoś jeszcze tu chyba chce pokozaczyć. Nie ma kozaczenia. Masz tutaj, o. Jeszcze raz chcę tą skrzynię otworzyć. Mnie to nie obchodzi. Kurde, zbugowana skrzynia, do widzenia. Nie ma. Nie będę się tak pieprzył z tym. Skoro tak, to ja nie będę tej skrzyni otwierał. Nie będę czasu marnował. Skoro nie może się otworzyć, bo się zbugowała. O, kolejna skrzynia. Może też zbugowana. Dobra.
Już widzę. A, tam sobie doleciałem. A, nawet dobrze. No, gdzie? Gdzie? No, zapraszam. Zapraszam tych, którzy chcą sobie pokozaczyć. O, następny. A ja chcę tą moc. O, w mordę. O, dobra, lepiej. Dobrze. No, zapraszam. Nie radzę podchodzić. Nie! Ja nawet nie miałem szansy się obronić. Jakie gówno. Nie ma, nie ma. Ja tak się nie zgadzam na to. Bycze. Nie. Zginąłem. Jakie... O, chcecie jeszcze raz? O tak. Tak się was zniszczy. No, no zapraszam. Jeszcze raz zapraszam. Dobra. No, szybko się ich pozbyłem. Dobra. Dużo zrobiliście, rzeczywiście. Czekaj, może teraz będę mógł w stanie otworzyć tą głupią skrzynię, która się... No co? Aha, dobra. Dobra. No zapraszam, zapraszam. Dobra. O, jeszcze ty zostałeś. Aha! I znowu padłem. No nie! Jakbym dostał kulką w brzuch, to też bym padł, więc nie miałem za dużego wyboru. Nie, jeszcze raz. Nie, ja tak się nie bawię. Ja tak się nie bawię. Ja chcę tą skrzynię i koniec. Ale nie będę się też z nimi męczył. Dobra. Ale widzę, że naprawdę szukacie guza. O tak. Aha. Dobra, trzeba będzie resztę tak zabić. No, który pierwszy do ataku? No. O nie, chyba se jaja robić się. O, dobrze. Dobra, jesteście nieudolni, najwyraźniej. No nie, ile jeszcze was tu przyjdzie? Dobra. Najlepiej jakby jak najwięcej by ich tu przychodziło. O, a ciebie już normalnie wykończę. Hahaha. Dobra. No chodź. Dobra, już! Już koniec ataków? Ja pierdzielę, może teraz mi się uda otworzyć tą skrzynię. Co to było? What the fuck? O, się odbugowała. No i teraz ja rozumiem, a nie kurde skrzynki bugujące się, no proszę was. O, sakwa pomieści 5 strzałek z liną, dobrze. Bardzo się cieszę. Jeszcze pójdziemy po tą skrzynię. Dzisiaj będzie taki 20-minutowy odcinek, to spokojnie. Gdzie ta skrzynia? Słyszę ją, ale chyba jest trochę niżej. Dobra. O tak, tak się was niszczy. A, teraz to podejdą i będą sprawdzać,
To jest nie tak. No i gdzieś ta skrzynka no powinna leżeć. Dobra. O, padliście. Jak miło. Czekaj, to skoro go nie ma. Czekaj, no. Musi się znaleźć. Nie ma. Zaraz, jeszcze raz to trzeba jakoś zrobić. A, tu jest, dobra. Już obczaiłem. Dobra, idziemy w końcu. Bo chyba nigdy nie skończymy tego odcinka. A trochę parkouru nie zaszkodzi nam. Zawsze to tak latamy, latamy. Pięknie, zaraz dotrzemy na miejsce i zakończymy odcinek. A tak już, no niestety. Czekaj. Jakoś tu dolecieć. Ale to jest jakiś dziwny kościół. O, możemy przy okazji jeszcze komuś pomóc. To zrobimy to jak najbardziej. A dobra, zaatakujemy sobie. Ło! Aha. Dobra, walcie się wszyscy. O, jeszcze ktoś tutaj chyba chce oberwać. Chwileczkę, chwileczkę, bo tutaj jest beczka, ja bym chciał sobie w to strzelić. No, come on, no chodź tu. Widzę, że nie przyjdzie. Tak, specjalnie tak dla for fun strzeliłem. Ale ich odrzuciło. Jakie to ma... Jaka to jest siła rażenia tej mocy. O kurde. Chwileczkę, nie. Nie wszystko naraz. O, tutaj coś jest. Nie, zaraz mi konwój odjedzie. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie, zaraz mi konwój odjedzie. Chwileczkę. Dobra, jest jeszcze. Jest jeszcze ten konwój. Muszę po niego polecieć. Ej, no gdzie? No ja cię kręcę, idźcie. A kurde. Denerwują mnie takie rzeczy niektóre. Wszystko, skrzynki, wspomnienia, konwoje na głowie, masz ludzi do karmienia. No oszaleć idzie. Dobra, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Ciekawe, co tu może być ciekawego. A, nic. Nic ciekawego. To świetnie. Dobra. Nakarmimy tych cywilów. Dobra, ale ładnie ich na hita pocisnąłem. Wszystkich. Wszyściusieńkich. Na górze to musi być, bo słyszę. Jak nic. O, tutaj. No, nie tu, tylko o, tu. Dobra. I skok wiary. Świetnie. Co to? Co to za znak? Jeśli mogę wiedzieć, bo te... Dobra, nie wiem co to mi dało, ale okej.
Jeszcze nakarmimy sobie cywila. I chcę już dotrzeć do tego celu misji. Spoczko. O, proszę. I w końcu na takich dachach. Dobra. Wszystko fajnie. Nie chce mi się teraz jakoś latać, wolę parkour. Nie było dawno parkouru takiego tradycyjnego. O, dobra, to już tutaj Franklin. Ja bym sobie jeszcze tą skrzynkę przeszukał. Co mi szkodzi? O kurde, jaka tu rzeź się dzieje. Jest. Dobra, o to mi chodziło. Przeszukujemy skrzyneczkę. Ja bym to wszystko, wiecie, wybił. Za chwileczkę to wybijemy. Dobra. Otwieramy kolejną skrzyneczkę. I co w niej? O, surowe mięso. Dobra, to możemy wybić jeszcze tą hołotę. Nie ma! Trzeba zabić to coś. Dobra, zapraszam. O, czerwone są nasze. Te czerwone kubraki. Dobra. Gdzieś tam jeszcze się chają. Ale nie wiem, czy bym się w ogóle dostał. A nie, mogę się dostać. Tak wybijać to. Dobra, to się jeszcze pobawimy. Tak fajnie. Dobra, jeszcze tutaj. Ty, kto to, kto to? Ten koleś kim jest? Bo on tutaj chyba będzie miał znaczenie w tej fabule. Jakiś koleś. Dobry jest. Jeszcze... Co on robi? Czekaj. No jakiś koleś po prostu. Aha. Ty zszedł sobie po prostu na dół. Dobry jest. Lol, niezły, niezły. Jakiś koleś, tylko nie pamiętam jak się nazywał. Aha, to już chyba wszystko. Dobra. Ja sobie tak zejdę. Dobra. Ekstra. Dobra, my tu już możemy zakończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się też z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Do następnych odcinków. Na razie.